Siema, witajcie na następnej wyprawie. Znajdujemy się w miejscu, w którym niegdyś zakłócano sygnał w Polsce Radiu Wolna Europa. Ale dlaczego jesteśmy w Bułgarii i dlaczego zakłócano sygnał, który był w Polsce? Dowiecie się w dzisiejszym odcinku. A naszymi przewodnikami będą trzy słonie. Zapraszamy. Melchior, Baltazar i ten trzeci, Kacper. Chodź Kacper, idziemy. I bez kitu jesteśmy w Bułgarii i bez kitu stąd zakłócano sygnał Radia Wolna Europa w Polsce oraz w Czechosłowacji. Natomiast co jeszcze jest ciekawe, jak zobaczycie, teraz wam rzucam przybitki z drona, to ten teren jest naprawdę ogromny i jest pośrodku kompletnie niczego. Tutaj dojechaliśmy po prostu taką asfaltową drogą, gdzie przez las ona prowadzi. Nie ma tutaj nic dookoła, po prostu jesteśmy w totalnym odludziu, tak? Natomiast co jest jeszcze najciekawsze, to, że chodzę w czapce, ponieważ miałem ostatnio zapalenie ucha, a na zewnątrz jest 18 stopni. Miejsce to, pomimo że powstało dawno, dawno temu, to zostało opuszczone dopiero w 2012 roku, czyli 12 lat temu. Do 89 była komuna w Polsce, potem ona upadła, Radio Wolna Europa w Polsce, nie pamiętam do kiedy działało, ale jakaś do lat 90, więc no jak to miejsce do 2012 działało, a mianowicie już później stąd nie zakłócano sygnałów, a po prostu na krótkich falach nadawało radio, Bułgaria bodajże, z tego co pamiętam, a później jako, że zmieniono krótkie fale na inne, no to nie miało takiej budynek racji bytów. No i w 2012 ostatecznie zamknięto to miejsce. Zobaczcie, udało się dokumenty znaleźć. Problem jest taki, że to jest cyrylica. I to jeszcze białoruska. Ale jest to jakiś protokół z 89 roku. Bo to jestem w stanie jeszcze rozczytać. Zobaczcie, 89 rok, protokół, czyli z czasów działalności tych zagłuszarek. Oficjalnie zresztą tutaj w ogóle było radio bułgarskie, 88 rok. Wspomnijcie jedną rzecz, ten obiekt miał jedne z najmocniejszych anten na w ogóle, ogólnie na Bałkanach, jeden z najmocniejszych obiektów tego typu. No nie trzeba to nazwać wprost, że spryt komunistów. Bułgarzy zakłócali sygnał dla Polaków. Polacy, nie pamiętam komu, ale chyba zagłuszali Czechom. Bułgarom zakłócał Związek Radziecki. Generalnie chodziło o to, że jeżeli Bułgar zakłóca sygnał Polakom, no to nie będzie miał mniejszy sprzeciwy, ale jeżeli Bułgar po bułgarsku by coś usłyszał, to mógłby nie być chętny zagłuszaniu takiego sygnału. I tutaj mamy te pozostałości, nazwę to uchwytów antenowych, które są betonowe, a znowuż tam jest to całe centrum, więc wydaje mi się, że tu kiedyś, tędy, mogły iść właśnie kable, które łączyły centrum z tymi antenami i po prostu z czasem przyjechali, je wykopali i rozkradli. Tu jeszcze leżą pozostałości izolatorów. Ale tutaj sufit spadł. Bo zobaczcie, że są jakby miejsca, gdzie mogły stać jakieś generatory. Tym bardziej, że tam w lewym górnym rogu są miejsca na wentylację. Może rzeczywiście tu było na przykład zasilanie, tak? Taka maszynownia bym to nazwał, wow. A to jest po prostu puste, wielkie, ogromne pomieszczenie. Natomiast na ziemi, tak jak tu widzicie, to jest wszystko z ceramiki wykonane. I to rzeczywiście wygląda jak jakiś duży izolator na kable. Więc moja teoria by się kleiła. Te plastikowe elementy to są takie segregatory na dokumenty. A teraz widzę, jeszcze kawałek ściany został. I to po prostu na tym wisiała, no jakby, nie wiem, karton, gips na tym był przyczepiony na takiej drewnianej jakby stelażu. Więc to służyło pewnie wytłumieniu, wyciszeniu. Nie wiem, czy tutaj były jakieś biura, czy agregaty, co to mogło być. Jakby wy wiecie, to dawajcie znać. I po co jest ta drabina tutaj? Po co ktoś ją robił? Ciężko mi powiedzieć. Z gazet można się najwięcej dowiedzieć. Gazeta 2004 rok, więc jeszcze tutaj no 8 lat to wszystko działało, jak ta gazeta wyszła. Oczywiście jakieś cewki i tak dalej, elektryczne schematy, które raczej nikogo nie interesują, więc nie będę się na ich temat rozwodził. Chyba że kogoś z was interesują takie rzeczy, więc dawajcie znać. No i tutaj pomieszczenie, na którym niewiele już jest. Przejście takie przez dach do tamtego budynku. Ciekawe jest to, że po tylu latach te gazety tutaj się znajdują. Zobaczmy sobie tutaj.
jest talon z 1991, czyli z czasów już, no, z tych wolności można powiedzieć, z czasów, o, gazeta, która kosztowała 1,5 lewa, 93 rok, Impuls. I to też taki mocno wymierny obrazek, bo przemiana ustrojowa była bolesna we wszystkich krajach satelickich, więc to taki dosyć wymierny obrazek, świadczący o tym, co się działo w kraju wtedy. Stwierdziłem, że po prostu bezczelnie pójdę przez las, tylko nie rozkminiłem jednej rzeczy. To są jakieś drzewa owocowe i one mają kolce, jakieś śliwki chyba. I po prostu już sobie coś biłem w rękę. Po prostu każdy metr to jest... Kurde, jak mnie to radio irytuje, jak ono się tak uruchamia samo. O, zobaczcie. Taki coś jak chrobotek reniferowy. Jesteśmy. To jest... niedzisiejsza granica, siatka. A tutaj są te betony, do których chciałem dojść. To też nie jest tak, wiecie... Na 100%, ja się tylko domyślam, że tutaj one mogły stać. I te anteny wyglądały jak takie, jak siatki. To nie były taki jeden słup po prostu, tylko to była taka, że tak powiem, rozciągnięta taka siatka. I ona właśnie mogła być tutaj. Tutaj mogły być jakby fundamenty, które trzymały ją w całości. Albo ej. Albo wiecie co? Chyba się grubo pomyliłem. Bo zobaczcie na jedną rzecz. Tu są słupy wysokiego napięcia, dwa, które idealnie schodzą jakby w to miejsce i to wygląda, jakby tu była po prostu taka transformatorownia. No, tak, są nawet izolatory na ziemi, są podtrzymki, zobaczcie, to wszystko to jest taka, to jest ta ceramika, to jest ciężkie, bardzo ciężkie, nie podniosę tego. One tam wszędzie dookoła leżą, tak. Dokładnie, czyli to nie jest miejsce na pola antenowe, tylko to jest miejsce, gdzie była transformatorownia, która de facto kiedyś zasilała tą bazę. Czyli ciekawe, co było tym, może też jakieś były, nie wiem, zapasowe tam w tym budynku, co byłem przed chwilą. Oczywiście maska słoń, no dość w słabym stanie, zobaczcie. To jest dość w słabym stanie, to jest również w niezbyt dobrym stanie. I ta też, ale powiem wam, że samo to, że coś takiego tutaj znalazłem, się bardzo cieszę. Bo jest to naprawdę mega ciekawy artefakt. W ogóle takie maski pewnie każdemu, kto się tym interesuje, a mniemam, że ludzie, którzy nas interesują, trochę są zaznajomieni z tą postapokaliptyczną tematyką, więc od razu mogę powiedzieć, że mi to się z takim stalkerem kojarzy. Zobaczcie w ogóle, jak ta pajęczyna jest tutaj zrobiona. Z taką dziurką tam, widzicie? Pająk, który miał przejście, ale mistrzostwo. No może nie jest to na tyle wysoko, żeby to było dość imponujące, ale za to na tyle wysoko, żeby się zabić. Taka mało imponująca śmierć. Kiedyś, dawno temu, nagrywaliśmy takie elewatory zbożowe, nieopodal Krakowa, już nie pamiętam jak, gdzie to było, ale nawet jak się jechało pociągiem, to jest z pociągu było widać. Naprawdę była tam taka tematyka właśnie postapokaliptyczna i tutaj jest to samo. Naprawdę lubię takie miejsca, ponieważ mimo to, że one są takie dosyć dziurawe i niewiele tutaj jest, to robią po prostu przeogromny klimat i sama historia tutaj broni to miejsce, ponieważ no wiecie, Radio Wolna Europa kiedyś to była naprawdę coś, co w Polsce było potrzebne, aby wiedzieć, co się dzieje w Europie i na świecie. No my byliśmy bombardowani tą, wiecie, wschodnią ścianą, czyli tymi wszystkimi pierdołami, o których mówili, a jak czegoś nie chcieli powiedzieć, to właśnie o tym nie mówili. No ale za to w takim Radiu Wolna Europa, jak na przykład zaatakowanie Czechosłowacji, czy tłumienie strajków w Poznaniu było mówione. Więc wtedy można było się dowiedzieć czegoś rzetelnego, a nie tylko słuchać pierdół, jak to komuna jest piękna, fajna i tak naprawdę przodownicy pracy będą mieli lepiej picie, alkohol i w ogóle super. Bułgarska Partia Socjalistyczna w 77-80 i wiecie, taka rozkmina, że w takich obiektach w zagłuszaniu to jednak musiały być osoby, które były wierne systemowi, a przynajmniej sprawiały wrażenie wiernych, więc no taką
książeczka partyjna była wręcz obowiązkowa. Jeżeli kojarzycie te, wiecie jak to czytać, napiszcie w komentarzu, co tutaj jest. Naprawdę kawał historii. To też jest kolejny taki symboli, żeby nie poddawać się, bo miałem już wychodzić z budynku, a znalazłem książeczkę partyjną, więc to właśnie to są te artefakty, których warto szukać w tych pomieszczeniach. Gdzieś tam chodzi Łukaszenko. Nie będę się ruszał, to mnie nie zauważy. Kuba nie mógłby być szpiegiem. Usłyszałem go, zanim go zobaczyłem. Jestem Szyszką! Czemu schowałeś się za Szyszką? Jestem szpiegiem. No dobrym szpiegiem, jak się schował za tą Szyszką. O, i to są te kręgi. Rozkina teraz, na co to jest. Może to jakieś, wiesz, takie gaśnicze. Jest podstawa w środku. O, do tamtego dojdziemy, dawaj. No, i tędy widać jakby jakaś rura. Tak, jest wybiegła. Podstawa, no, więc tu mogły stać w środku metalowe zbiorniki, to nie? A to też tylko... A to kable, na 100%. Przez te 12 lat sądzę, że tutaj pobliska wioska żyła z tego metalu. Jakaś jedna rurka, nagle dwie rurki. No to by pasowało, że tutaj stał jakiś zbiornik. Tutaj widzisz, metalowy. Są jakieś trzy. I tutaj jedna, i tu jedna z przejściem tam dalej. Więc tak. To musiały być jakieś zbiorniki, te rurki mogły być na zasadzie wyrównania poziomu wody we wszystkich naraz. Albo tu po prostu, wiesz, no stał metalowy zbiornik i od dołu wysysali z niego, nie wiem, paliwo załóżmy to, nie? No mogło też tak być i właśnie no. O tym mówię, że tymi transzejami mogły właśnie iść te rury metalowe aż do tego budynku. Tak. Nie wiem, może tu były zbiorniki na gaz, ciężko mi powiedzieć, no ale... No to pasuje jakby tutaj był, chociaż z drugiej strony zobacz, że to nie ma fundamentu. Co, no nie ma, no. I ten zbiornik na czym by stał? Na tych paru klockach? No nie, chyba że miał metalowe coś, no ale nie wygląda to tak. A znowuż masz tutaj skos, tak jakby spływała woda, może to są baseny przeciwpożarowe. No właśnie, też tak myślałem, że to mogą być baseny przeciwpożarowe, że jak coś tutaj się pali, to od razu mają, wiesz, jednostkę jakąś, może tam były jakieś budynki jednostki, która była tam na była miejscu. Taka duża transformatorownia, może. No bo rzeczywiście, tu mogły być może i ta, i na wodę, to nie? No. Zobacz, że też masz spadek taki, co nie? Ma to sens. Ma to wtedy sens, no. Napis wygląda kusząco, więc tam podejdźmy. Nic tu nie ma! Nic tu nie ma, dosłownie nic tu nie ma, mamy wejść się na zewnątrz. Mówiliście coś? Teraz nie wiem, czy to chłopaki nadają, czy złapałem falę kogoś innego. Halo, halo? Halo? Dobra, wyjdziemy na zewnątrz, może tam się uda coś złapać. Bo albo oni niechcący włączają coś, albo coś odpalają niechcący, albo złapałem kogoś innego na innych falach. Ciężko powiedzieć, no. Łatwiej będzie na zewnątrz, jak tego całego betonu nie będzie nad głową. Halo, halo? Halo? No nie wiem. Dobra, to idę w kierunku chłopaków. Może to oni byli. Może to byli oni, a może to był po prostu przypadek. Czy Łukasz patrzy? O, w końcu. No, siema. Jak tam, coś masz w budynku? Nie, puchy, ja idę w waszą stronę, a w ogóle ktoś na radiu wcześniej krzyczał i rozkminiałem, czy to wy. No nie, to nie byliśmy. No to ktoś z Bułgarii chciał z nami pogadać, bo ktoś się bijał na radio. Jak do was dojść w ogóle? No idź wzdłuż tych budynków, no i nas zobaczysz. Cały czas prosto szliście? No, zgadza się. Dobra. Teraz się każe, że śmieszki będą się chciały kitrać, nie? To idziesz? No idę. To zapraszam. Na co? Na zakończenie. No i tutaj rodzi się pytanie, dlaczego rzeczywiście były te zbiorniki. Dajcie nam znać, jaką wy macie teorię w komentarzu.
Ale jedno jest pewne, to miejsce miało bardzo duży wpływ na historię Polski. Paradoksalnie z Bułgaria wpływała na losy naszego kraju. A jeśli doceniacie naszą pracę, to zostawcie nam subskrypcję, łapkę w górę, wbijajcie na nasze media społecznościowe, może Patron was też zachęci, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Pierwszy raz od 10 lat zamieniliśmy się rolami. Ja byłem ostatni, ty pierwszy. A ty jak zawsze po środku. Urodziny ma, cały rok.